Dzień dobry, witam wszystkich. Nie bójcie się, dzisiejszy wstęp będzie bardzo szybki, bez przynudzania, przeciągania. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że Szejk Mansur chce kupić polski klub. Jaki to powinien być klub? Dajcie znać tam niżej, wiecie, komentarze i te sprawy. Czekam na wasze propozycje, a teraz już przenieśmy się w świat szejków. City Football Group. Coś wam ta nazwa mówi? To gigantyczna spółka, której jednym z ojców założycieli jest Mansur bin Zayed bin Sultan bin Zayed bin Khalifa Al Nahyan, czyli po prostu Szejk Mansur. Tak, to jest dokładnie ten sam gość, który w 2008 roku przejął Manchester City. Jak się okazało, to był dopiero początek ekspansji Szejka, któremu nie wystarczył jeden klub. Pewnie jakby zapytać Mansura, jaki jest główny cel City Football Group, to odpowiedziałby: spróbujemy podbić świat! Oczywiście chodzi o świat piłki nożnej. Świetnego porównania użył specjalista od Manchesteru City, dziennikarz Jonathan Smith, który w swoim artykule dla serwisu Goal stwierdził, że City Football Group próbuje stać się Disneyem futbolu. Gigantem, który będzie wchłaniać inne marki, a jego logo będzie rozpoznawane na całym świecie. Od Błyskawicy po stolicę Bangladeszu. Zostawmy teraz jednak Szejka Mansura i przejdźmy do innej niezwykle ważnej postaci w tym całym przedsięwzięciu. Ferran Soriano to CEO Manchester City, New York City FC oraz Melbourne City FC, czyli krótko mówiąc cholernie ważny gość. Według Smitha to właśnie Soriano stoi za pomysłem stania się futbolowym Disneyem. Facet myślał o tym od lat, nawet wtedy gdy był w Barcelonie. Tak, tak, nie przesłyszeliście się. Ferran Soriano był wiceprezydentem Barcy w latach 2003-2008. Z jego pracą w Katalonii wiąże się sporo kontrowersji. W każdym razie w 2012 roku trafił pod skrzydła Szejka i zaczął wprowadzać w życie swoje plany o globalnej marce. City Football Group ruszyło na zakupy. No to gdzie najlepiej zacząć budowę futbolowego Disneya? No jasne, w Stanach Zjednoczonych. Borat by powiedział USA, a dokładnie to w Wielkim Jabłku, czyli Nowym Jorku. 21 maja 2013 roku cały świat usłyszał o nowym klubie MLS, New York City FC. Nowy Jork to legendarne miasto związane ze sportem, a do tego rozwijające się miasto z szybko rosnącą bazą fanów piłki nożnej. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do rozwoju futbolu w Nowym Jorku. Tak to ładnie wszystko podsumował Soriano. Do Stanów zostały sprowadzone osoby związane z marką City. Dyrektorem sportowym nowego tworu został Claudio Reyna, który później na trenera ściągnął Patryka Vieira. Do Nowego Jorku, tak jak lata wcześniej w Manchesterze, zostały sprowadzone wielkie nazwiska: David Villa, Frank Lampard oraz Andrea Pirlo. Obecnie w kadrze ekipy z MLS nie ma aż tak wielkich nazwisk, ale są piłkarze ze sporym doświadczeniem, jak chociażby Alexander Ring, Alexandru Mitrita czy Maxi Morales. Teraz zostawmy Nowy Jork i przenieśmy się do Melbourne, bo to właśnie klub z tego miasta szejkowe towarzystwo obrało sobie za następny cel. 23 stycznia 2014 roku wcześniej istniejący klub Melbourne Heart został własnością Mansura i spółki. Po przejęciu zmieniła się nazwa na Melbourne City FC oraz całkowitej transformacji uległ klubowy herb. Wiadomo, tak żeby pasował do rodziny, czyli Manchesteru City oraz New York City FC. Zaczęło się też przerzucanie zawodnikami z klubu do klubu. Na przykład taki David Villa, który miał już podpisany kontrakt z ekipą z MLS, został wypożyczony do klubu z Melbourne po to, żeby grać w nim zanim wystartują rozgrywki ligowe w USA. Miało być 10 meczów Hiszpana, a skończyło się na zaledwie 4. Były też dziwne transfery Bratana czy Caceresa, ale o nich więcej w filmie o najdziwniejszych zakupach szejków City. Będzie odnośnik na końcu, nie martwcie się. Obecnie za największe nazwiska w ekipie Melbourne należy uznać australijskiego napastnika Jamiego McLarena, Hiszpana Markela Susaetę czy Urugwajczyka Adriana Lunę. Okej, to za nami 3 kluby, które przecierały szlak dla szejkowej marki. Przed nami jeszcze 5. 20 maja 2014 roku poinformowano, że szejkowa spółka przejęła mniejszościowe udziały w japońskim Yokohama F. Marinos. Przy okazji została nawiązana niezwykle wartościowa współpraca biznesowa z większościowym udziałowcem, czyli firmą Nissan. W kwietniu 2017 roku spółka pojechała jeszcze dalej i zrobiła w Urugwaju numer taki jak w Melbourne. Ekipa Szejka pozyskała klub Atletico Torque i dołączyła go do rodziny City. Na początku sezonu 2020 powstało Montevideo City Torque. Spójrzcie teraz na ten herb.
Coś wam przypomina? Słońce to nawiązanie do flagi Urugwaju, wiadomo. A kolory? No właśnie, City. I ktoś może zapytać, ale po co szejkowi jakiś tam klubik z Urugwaju? Pozwólcie, że przytoczę słowa profesora Simona Chadwicka ze wspomnianego wcześniej artykułu z serwisu Goal. Urugwajski klub daje City Football Group mocną pozycję na rynku Ameryki Południowej, gdzie konkurencja polega na zdobyciu, przy najbliższej możliwej okazji, potencjalnej przyszłej gwiazdy. A dobrze wiemy, że ten rynek w Ameryce Południowej jest naprawdę gigantyczny. I nigdy nie wiadomo, czy nagle nie pojawi się nowy Messi, Neymar czy Suarez. A jeśli nawet takiej wschodzącej gwiazdy nie uda im się pozyskać, to zawsze mogą sobie ją wyprodukować. W Urugwaju ma powstać nowoczesna akademia City Football Academy. Oprócz tego powstanie też specjalna fundacja, która ma mieć wpływ na całą społeczność Montevideo. Mam nadzieję, że siedzicie wygodnie, bo to jeszcze nie koniec inwestycji szejka i spółki. Poczekajcie, oni dopiero się rozkręcają. W sierpniu 2017 roku City Football Group kupiło 44% udziałów w hiszpańskiej Gironie. Pozostałe udziały należą do spółki, którą kieruje brat Pepa Guardioli, Per. Hiszpański klub jest bardziej traktowany jako taki, wiecie, obóz przygotowawczy. Do Girony trafiali piłkarze, którzy nie łapali się do Manchesteru City, a musieli się ogrywać. Z tych bardziej znanych to mieliśmy chociażby Floriana Lejeuna, Rubena Sobrino, Pablo Maffeo, Pablo Mariego, Douglasa Luiza czy Patryka Robertsa. Obecnie Girona to tylko druga liga. Dobra, Hiszpania za nami, co dalej? 20 lutego 2019 roku City Football Group wraz z Uptech oraz China Sports Capital przejmują drugoligowe chińskie Sichuan Junyu FC. Mam nadzieję, że tak to się czyta. Natomiast w listopadzie 2019 roku City Football Group zostaje większościowym udziałowcem indyjskiego Mumbai City FC, które występuje w Indian Super League. Pozwólcie, że znowu oddam głos profesorowi Chadwickowi. W Chinach i Indiach chodzi o budowanie zaangażowania fanów i zabezpieczenia korzyści pochodzących z rosnącej klasy średniej, która potrzebuje rozrywki. Wiadomo, na tak gigantycznym rynku, jakim jest Azja, City Football Group musi mieć swoich reprezentantów. W końcu jak budować globalną markę, no to na całego. Mamy 8 klubów, które w mniejszym lub większym stopniu należą do szejka Mansura i jego ekipy. Ta mapka z The Sun fajnie pokazuje tego naszego futbolowego Disneya za grube miliony. Ale poczekajcie, bo już wkrótce może się na niej pojawić nowy 9. punkt. Tym razem Francja i zmagający się z problemami finansowymi drugoligowy AS Nancy. Podobno to jest właśnie nowy cel City Football Group. Prezydent klubu Jacques Rousselot twierdzi, że przez obecną sytuację na świecie negocjacje zostały wstrzymane, ale to nie oznacza, że nie dojdzie do przejęcia. Skoro ludzie szejka powiedzieli A, to pewnie i zaraz powiedzą B, a wtedy Nancy dołączy do rodziny City Football Group. Jestem ciekaw, co się stanie dalej. Czy we francuski klub zostaną wpompowane gigantyczne pieniądze i powstanie coś w rodzaju drugiego PSG? Nie wierzę, że szejk Mansur nie chciałby postawić się Al-Khelaifiemu. Takie derby szejków. Widzicie to? Oczy milionów kibiców skierowane byłyby właśnie na ten mecz. A przecież głównym zadaniem futbolowego Disneya jest właśnie dostarczanie rozrywki. Uff, to był naprawdę obszerny materiał, mam nadzieję, że wam się podobało. Za chwilę na waszych ekranach wyświetli się film, o którym wcześniej wspominałem, czyli najdziwniejsze transfery szejków z Manchesteru City. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze dosyć szejków, to warto go zobaczyć, naprawdę. A ja już się odmeldowuję, dziękuję za dzisiaj. To byłem ja, Mikołaj, który szejka to widział jedynie w McDonaldzie Lipiński. Trzymajcie się i widzimy się wkrótce na kanale Fangold z boiska do sieci.